Dzień dobry, Daniel Cieśla. Witam Państwa w naszym nowym programie Piłkarski lub Artów, program poświęcony piłce nożnej. Będziemy chcieli w nim przybliżyć Państwu zespoły z naszego miasta i okolic miasta Lubartów. Zespoły nie tylko seniorskie, nie tylko drużyna Lewartu Lubartów, ale również zespoły młodzieżowe, gdyż jak wiemy w Mosirze Lubartów czy w klubie sportowym Orlik Lubartów występuje również nasza młodzież. I chcielibyśmy Państwu przybliżyć te wszystkie drużyny, żebyście mogli zobaczyć, jak nasi zawodnicy pracują, trenują ciężko na halach i boiskach. Dziś rozpoczynamy pierwszym odcinkiem w pierwszej części naszego nowego programu. Zespół rocznika 2004, zespół Młodzika Starszego, zespół Mosiru Lubartów prowadzony przez trenera Krzysztofa Skomrę. Byliśmy z kamerą na zajęciach, również trener przygotował dla nas krótką wypowiedź. Zapraszam Państwa, mam nadzieję, że spoda się Państwu nasza nowa pozycja. Moim Państwa gościem, trener drużyny Mosiru Lubartów, rocznik 2004, pan Krzysztof Skomra. Witam Panie trenerze. Witam, w naszym tutaj studiu drobnym. Panie trenerze, byliśmy z kamerą u Pana na treningu. Chcielibyśmy jednak poznać może Pana tutaj troszeczkę bliżej. Kilka słów może o sobie, o swoim, o tym, jak długo Pan pracuje u nas w klubie, z jakimi drużynami może Pan pracował, może jakąś karierę piłkarską. Że zacznę. Kariery piłkarskiej nie będę za dużo wymieniał, bo jej nie było. Jestem wychowankiem AWI Świdnik i gdzieś tam przeszedłem przez wszystkie grupy młodzieżowe. Później ożeniłem się tutaj w okolicach Lubartowa w Kamionce i po zakończeniu jakiejś tam przygody z piłką zająłem się bardziej trenerką i to dzięki panu redaktorowi wylądowałem w Mosirze, w Lewarcie, a później w grupach młodzieżowych Mosiru Lubartów i to jest mój, tak jakby można mówić, drugi rocznik, który prowadzę od młodzika. Wcześniej prowadził Pan? Wcześniej prowadziłem rocznik 98. A czyli ci chłopcy, którzy teraz wchodzą do drużyny seniorów, ma Pan chyba na koncie kilku wychowanków? Tak, no kilku jest, akurat fajnie, bo Dawid Zawiślak już zaliczył debiuty, Dawid Iskierka, rok młodszy, też gdzieś tam już gra i kolejni czekają na swoje szanse u trenera. Super, czyli mamy jakieś tutaj już osiągnięcia, sukcesy takie drobne, prawda? Nie można tego nazywać jakimiś wielkimi, ale jakiś drobny już, drobną cegiełkę Pan na pewno wrzucił tutaj do ogródka. Wydaje mi się, że po to pracujemy, żeby ci chłopcy doszli do wieku seniora i reprezentowali barwy naszego Lewartu, tak? Dobrze, a może Pan teraz przedstawić swój zespół, ten aktualny? Jakie postępy? Jacy to są chłopcy? Czym się charakteryzują? Jakieś kilka słów o nich. To jest, tak jak mówiłem na wstępie, to jest mój drugi rocznik, który już jest bardziej, można powiedzieć, odciśnięte gdzieś tam moje piętno na nim, bo robiłem nabór na ten rocznik. To jest rocznik 2004-2005 i z tymi chłopcami już pracuję trzeci rok. Moim sukcesem jest to, że ich jest coraz więcej, nie coraz mniej, a coraz więcej. I w tej chwili czynnie uczestniczymy w zajęciach około 30 zawodników. To jak na Lubartów, moim zdaniem, że to jest bardzo dużo. A proszę mi powiedzieć, można jeszcze zapisywać się do Pana, czy już lista zamknięta? To znaczy, przyjęliśmy
w Mosirze, w całych strukturach naszego klubu, także u nas nie ma jakiejś selekcji, nie ma nic takiego. Zapisy są cały czas, także jeśli tylko gdzieś pojawi się jakiś chłopiec, który chce grać w piłkę, to zapraszamy, zawsze może przyjść. Zajęcia bezpłatne? Tak, w Mosirze wszystko sponsoruje, że tak powiem, miasto przez Mosir. Rozumiem. Powiedział Pan, że ma Pan wielu chłopców, czyli jest to sukces na pewno, zdecydowanie. A jakby Pan tak ogólnie rozszerzył tą działkę, że tak powiem, i powiedział nam, czy łatwo zachęcić młodzież w dzisiejszych czasach do treningu piłki nożnej, ogólnie do treningu sportowego? Wydaje mi się, że jak ja byłem młody, kiedyś to tam było, my żeśmy sami wszyscy chcieli grać w piłkę, aczkolwiek teraz ja widzę u tych chłopców też chęć, bo jest to grupa, która systematycznie, to muszę podkreślić, że naprawdę pełen szacunek dla nich i dla rodziców przede wszystkim, którzy ich przywożą. Trenujemy 3 razy w tygodniu i ja nie mam na treningu mniej niż 20 zawodników. To jest mój sukces, bo oni chcą przychodzić chyba do mnie, chcą się gdzieś tam uczyć i to daje to, że po prostu mamy tych chłopaków tak dużo, że nieraz mam problem z wybraniem tej 18 na mecz, żeby nie wszyscy mogą. Teraz mi doszło z powrotem 3-4 chłopców nowych, którzy chcą u nas grać. Czas pokaże, czy będą grali w piłkę, czy nie. Czyli wbrew temu, co się ogólnie uważa, sport jednak wygrywa z komputerem, z telewizją. Tak, no jeszcze wygrywamy w tym wieku. Zobaczymy, jak to będzie, jak oni podrosną i boję się jednego, że jak zaczną się dziewczyny, to możemy wtedy przegrać, a jak na razie grają w piłkę, chcą trenować i to chyba każdy z trenerów grup młodzieżowych jest z tego zadowolony. Poruszył Pan bardzo dobry temat tutaj, jak się zaczną dziewczyny i tak dalej, czyli każdy trener powinien znać swojego zawodnika. Moim zdaniem każdy z nas z trenerów powinien być po części wychowawcą, gdzieś psychologiem, bo to też chłopcy różnie na to reagują, gdzieś robimy błędy sami. Ja mówię, łatwiej jest nam, trenerom, którzy już pracują ileś lat, bo wiemy, jakie błędy zrobiliśmy na wcześniejszych rocznikach i żeby ich nie powielać, mamy to doświadczenie, że jest nam zawsze łatwiej. Zawsze można porozmawiać też z drugim trenerem na ten temat. Czyli można powiedzieć, że tworzy Pan sobie taki, nie wiem, jak sobie, ja teraz sobie to wyobrażam, taki profil młodego zawodnika. Próbuje Pan jakoś to rozgryźć tych chłopców? Czy, no oczywiście, każdy człowiek jest inny, nie da się tych 30 ludzi wrzucić do jednego worka, ale czy ma Pan jakiś sposób na to, żeby ich zachęcić? No bo jak widać, przychodzą, tak? Myślę, że główną zachętą dla nich jest to, że nie powielamy treningów. Te treningi są, każdy trening jest inny, na czymś innym pracujemy. Raz nam to wychodzi lepiej, raz nam to wychodzi gorzej. I patrząc na to, nie stawiamy w tej chwili na tu i teraz na wynik, a chcemy, tak jak powiedziałem, żeby jak najwięcej chłopców doszło do wieku seniora, żeby reprezentowali barwy Lewartu lub gdzieś wyżej. No, pierwsze sukcesy są to, jak są w seniorach Lewartu, a później, jeśli gdzieś dalej pójdą, no to jest dla nas to samo. Dla trenerów, dla całego środowiska jest to jakiś tam plus. A proszę mi powiedzieć, trening, czy inaczej, szkolenie zawodnika to nie tylko trening chyba, tak? To też życie tak jakby i poza treningiem, życie drużyny. Tak, no to na to zbiera się dużo czynników. Ja gdzieś tam, chłopcy moi wiedzą, że oni co pół roku muszą mi przynieść oceny, jakie mają w szkole. Rozmawiam z rodzicami i też mówię, że jeśli coś nie mogą dać sobie radę z nimi, to tak jak rodzice mówią, na razie ja jestem tym, który jest dla nich autorytetem i chcę to też wykorzystać na plus dla chłopaków, żeby po prostu jak można podkręcić ich w tą stronę na piłkę, żeby gdzieś tam nie chodzili i mówię, cieszę się z jednego, jak na razie żaden nie zrezygnował gdzieś tam z gry w piłkę, aczkolwiek to mówię, to jest taki wiek, że oni chcą. I to jest złoty wiek dla tych chłopaków i z tego trzeba korzystać. Jak się patrzy na grupy nasze, wiem, że niektórzy trenerzy zaczynali, mieli mniejsze grupy gdzieś tam w ilościach chłopców. Teraz fajnie są, mamy gdzieś tam dwa kluby w Lubartowie i fajnie, że nawet my w tym Mosirze mamy te dzieci, gdzieś tam nie spinamy się mocno na wynik, bo wynik przyjdzie z czasem, to ja cały czas powtarzam, a oni chcą grać i mówię, gdzieś tam robi mi się zajęcia stricto piłkarskie, do tego dochodzą zajęcia motoryczne, do tego ja wprowadzam gdzieś tam u siebie jakieś tam nowości
z typu z trenerem mentalnym, z trenerem psychologii sportu, jeździ z nami psycholog na obozy, to jest dla chłopców też coś innego, ale tak jak oni powtarzają, trenerzy, no lepiej piłka, piłka. Oni by chcieli tylko piłkę, ale tu gdzieś piłka idzie tak do przodu poszła, że trzeba to wszystko gdzieś tam pogodzić. Wspomniał Pan o obozach. Jeździcie na obozy letnie, zimowe? Na daną chwilę głównym sponsorem obozów piłkarskich są rodzice i jeździmy tylko i wyłącznie na obozy letnie. W zimie robimy sobie takie tygodniowe zgrupowania tutaj na miejscu, na obiektach szkół lubartowskich. No właśnie, kolejne moje pytanie miało dotyczyć najbliższych planów z drużyną. Najbliższe plany z drużyną, pierwszy tydzień ferii chłopcy mają wolne, w drugi mamy ala obóz dochodzeniowy, będziemy trenowali, jeśli nam pogoda pozwoli, na obiektach gimnazjum numer 2 na sztucznym boisku. Dwa razy dziennie, do tego będziemy mieli basen, rozegramy sparingi i tutaj też mogę się tym pochwalić, że nasi chłopcy grają z drużynami z czołówki województwa lubelskiego, do tego mamy sparing z drużynami z Warszawy, także gdzieś nie zamykamy się tylko tutaj na to środowisko, a chcemy, żeby ci chłopcy zobaczyli, jak wygląda ta profesjonalna piłka. Planowane wyniki, osiągnięcia, niekoniecznie tego najbliższego czasu, może od dalszego? Powiem tak, wynik przyjdzie z czasem i to, czy my go osiągniemy, w tej chwili ja cały czas powtarzam swoim chłopcom, że piłka młodzieżowa ma to do siebie, że na razie gramy w dziewiątkach, za chwilę przejdziemy na jedenastki i ja im mówię, że ja potrzebuję 20 zawodników. Fajnie, bo ilościowo już mam tylu chłopców, a oni walczą między sobą o to, żeby się gdzieś tam załapać do tego. No i jak każdy trener chciałbym to gdzieś tam skończyć w lidze wojewódzkiej z tymi chłopcami, żeby zrobili awans. Byliśmy już blisko, bo wygraliśmy ligę raz, gdzieś tam niestety jakieś tam sprawy związkowe, że tak powiem, nie wpuściły nas do tej ligi, ale co jest najważniejsze, chłopcy się nie załamali, dalej grają. Grają w piłkę, cieszą się z tego i to jest chyba najważniejsze w tej chwili. Z pewnością nie odpowie mi Pan dokładnie na to pytanie, ale czy widzi Pan już jakąś gwiazdę w swojej drużynie? Nie jedną i nie chciałbym w tej chwili mówić, bo mogę im zrobić tylko krzywdę. Jest paru wyżyniących się chłopców i szczerze mówiąc ja jako trener mam jeden problem, bo już mam problem z wybraniem dziewiątki do grania. Nie dlatego, że nie mam tych chłopców, mam ich 14-15, którzy prezentują bardzo dobry poziom jak na ten rocznik i chcą się rozwijać jeszcze bardziej. Także myślę, że za parę lat możemy mieć pociechę z tych chłopaków. No i chyba ostatnie pytanie. Mówił Pan o wyniku. Już wynik nie jest najważniejszy dla nas, a dla nich? Już mogę powiedzieć teraz, że chyba są tego świadomi, że niekoniecznie wynik odzwierciedla to, jak się prezentują, bo robimy sobie gdzieś tam z chłopcami na treningach analizy i przeglądając ostatnie nasze poczynania w lidze, w większości meczów można powiedzieć, że żaden przeciwnik nas nie stłamsił, a byliśmy wręcz bym powiedział zespołem lepszym. Zdarzają nam się oczywiście słabsze mecze i tutaj też wiemy, który mecz nas najbardziej boli, ale też wiemy, że drużyny, które wygrywają z Mosirem, cieszą się, jakby wygrały ligę, a to jest chyba dla nas najważniejsze. My jeżdżąc na mecze mamy zawsze 18 zawodników, a niektóre kluby mają 10, 12. Za chwilę będziemy grali po 11, więc będzie potrzeba, tak jak już mówiłem na wstępie, 18 zawodników, pełną kadrę, która będzie grała. I chciałbym, kończąc wiek juniora z tymi chłopcami, oddać drugiemu trenerowi taką samą grupę, jak mam w tej chwili. Czyli jednym słowem zapraszamy jeszcze do grania. Tak, zapraszamy jak najbardziej, jeśli ktoś jest chętny, zapraszamy. Nie tylko do Pana grupy, ale... Oczywiście w tej chwili mamy szkolenie w Mosirze od 2010 roku, za chwilę będzie nabór na 11-12. Zapraszamy do wszystkich grup, w których są trenerzy, którzy zajmą się tymi dziećmi. I jeszcze raz, tak jak Pan redaktor mówił, zajęcia są u nas bezpłatne. Dziękuję, życzę sukcesów. A ja Państwu również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że było ono owocne i zapraszam na kolejne odcinki naszego magazynu. Dziękuję.